piątek 16 września przy Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej odbyły się gminne obchody 83. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą. A w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Co to jest? Co to jest za dzień 17 września? Dzisiaj młodzież mogła powiedzieć wprost, to był czwarty rozbiór Polski. Kiedy ja chodziłem do szkoły, nam nie wolno było w ogóle rozmawiać na ten temat. Mówię to po to, żebyście jako młodzi ludzie doświadczyli tego, że żyjemy w innych czasach, ale wcale nie łatwiejszych. Wydawało nam się, że takie dni jak 1 września, 17 września nigdy przez kolejne lata w cywilizowanym, można by powiedzieć, świecie nie powinny mieć miejsca. Ale okazuje się, że kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów za naszą granicą wybuchają bomby, giną ludzie. I może to też zabrzmi dziwnie, ale żołnierz wie, po co idzie walczyć. Dostaje karabin, staje jeden przeciwko drugiemu. Ale co winni są ci, którzy zostają w swoich domach, w swoich szkołach, które zostają ostrzelane, bombardowane, giną ludzie niewinni, cywile. I to jest największy dramat z tamtych czasów, ale i dzisiejszy. Wielokrotnie powtarzamy słowa, że naród, który nie pamięta swojej historii, jest zobowiązany i musi przeżywać ją po raz kolejny. To słowa, które dzisiaj powinny również paść. Abyśmy nie przeżywali po raz kolejny 17 września, 1 września i wielu innych tego typu dat. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tu obecnym za przybycie. Dziękuję delegacjom szkół, dziękuję gospodarzowi miejsca, zespołu szkolno-przeszkolnemu, pani dyrektor za przygotowanie tego montażu słowno-muzycznego, bo jak ktoś chciał posłuchać, to praktycznie ja nie musiałbym tutaj nic powiedzieć, to można z tego wyciągnąć wiele wniosków. Żołnierze Wojska Polskiego! Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Rodacy, stajemy do apelu tu, w Piławie Dolnej, w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, aby przywołać pamięć obrońców ojczyzny oraz cierpienia i śmierć tysięcy mieszkańców Kresów Wschodnich. Wzywam obrońców Pińska, Baranowicz, Czortkowa, Kusiatynia, Sarn, Tarnopola i Równego oraz pogranicznych rubieży nad Dzisną, Szczarą, Niemnem, Piną, Prypecią i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Wołam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, marynarzy flotylli pińskiej poległych w obronie ojczyzny na Kresach. Stańcie do apelu. Wzywam młodzież gimnazjalną, harcerzy, junaków, wszystkich, którzy oddali życie w obronie rodzinnych miast Grodna, Wilna i Lwowa. Stańcie do apelu.